Erubina, jestem Promil, po waszej prawej obok mnie na kamerce znajduje się Wafel, czyli oczywiście Klara, idzie też tu przed wami, a to jest kolejny odcinek Specimulator 99. I dzisiaj uczę cię w to grać, tak? No. Dobrze. Tylko dlaczego ja mam czarne pety? No, to mi się nie podoba. Skąd mam wiedzieć? Dobra, ku, to masz deskę. Tu jestem. No. No to kliknij, no. Tu masz desię, fajnie. Chodź tu za mną. Ej, bo ja cię lubię. No. Tu weź se na grę Ody. A, że to wam musisz na Twitterze musisz ich ten... Musisz co ich, mam zrobić? Musisz ich obserwować na Twitterze. Czy tam Xena. Poczekaj chwilę. Czekaj, jak oni mają ojcu? Big Games. Obserwuj. Jaki ja mam nick na... No właśnie. A mnie i na X-ie obserwujesz? No. No i super, ja tam ciekawe rzeczy stawiam. Na przykład jesteś widzowie tam. No i teraz tu jak wyłączysz na grupę na Robloxie, to tu masz nagrody i też zapraszam cię na moją grupę, was też widzowie. Na tej grupie. No to super. Widzowie, jeśli wy nie jesteście, to zapraszam i też zapraszam was na X-a / Twittera, bo tam jest na przykład info, czemu kamerki długo nie było. I postaram się umieścić link w opisie, jeśli nie zapomnę, do mojej grupy na Roblox, PROGame. Fajne t-shirty tam są, takie jak tu mam na skinie. O. Za niedługo mam. Może ja jakieś mam rzeczy. Super, dobra. Mam ci coś dać, tak? Nie wiem. Bo ty jesteś noobem. Aha. No dobra, to masz już, żartuję. Dlaczego tu miał pytajniki? No bo to nie wiadomo, no bo on jest tak mocny. Tak samo ekskluzywy też nie wyświetla. Ten czas mój najmocniejszy pet. Mój najmocniejszy, nie licząc ekskluzywów, to jest ten. Ale ja ci dam... Okay, mój najmocniejszy 18,1. Dobra, ty tam miałczysz coś. Ile ty możesz wnosić petów? Nie wiem, czekaj, to liczę. 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25. Dobra, to dostaniesz to. To też dostaniesz, to jedno dostaniesz. O, tego zobacz, dostaniesz trochę, tego jedno. Tego ci tyle dam, albo za dużo trochę. To ci dam jedno. Kuźwa, nos mnie swędzi. Tego ci dam tyle, no fuck my life! No się nie swędź mnie. Twoja mina mówi sama za siebie. Co ja mówię? Fortuna Lager. TNT Crate. Dam ci bardzo mocne te potiony. Big potiony. Ej, zróbmy taką przeżówkę. No co ty na to mały? Pragniesz big potiony? No co ty, no ty, co ty, co ty? No co ty na to mały, pragniesz te potiony? Big potiony, big potiony. To co Makarena tańczy? Makarena. Ja normalnie zrobię świecę na krześle. Daję ci bardzo mocne rzeczy. Nie, deski ci nie dam. Za drogie. Ale to ci jedno mogę dać. Z tych rzeczy nie znam.
Ale to naprawdę to są bardzo dobrze rzeczy. Zobacz do góry, trade value, 184 koła to wszystko łącznie kosztuje. Diamentów. Rozczytasz się jedną rzeczy. No, więc teraz masz mocny staw, słuchaj, wejdź sobie pod X-em w EQ, nie pod F, przepraszam. Załóż sobie te najmocniejsze pety sobie załóż. No to automatycznie mi się założyły. Dobra, to wejdź sobie w itemsy, odpal sobie żywność. Jedzenie. Które to jest? No, patrz na kamerkę moją. To. Jabłko, banan, pomarańcza. To. No. Gifty se pootwieraj. Fajnie, że wystąpił błąd, nie płaci mnie to. No bo możesz tylko 20 z nich. No wiem. No. Robię opening. Dobra. To tam jeszcze pewnie coś podostajesz. Nie odsuwam łopaty. Nieważne. To ci niepotrzebne. Wejdź se w potiony. No. Bit potiony. I nie używaj tej. Tej na razie nie używaj. Ona jest na ostateczny twój opening jajek. Bo to jest bardzo mocna potka. Eliksir szczęścia jaj? Szczęście to najmocniejsze, no. No to tego nie używam, dobra. Użyj sobie jakieś słabsze, te takie słabsze, tier 3, tier 4 na pieniądze, na damage, na treasure hunter, bo na laka i na diamenty ci się na razie nie przyda. No, to użyłam. Wejdź se w enchanty. No. I załóż se exotic pet. No. Załóż se coiny ileś tam. Największe jakie masz. No i tyle mogę. Co? No i tyle mogę. Tylko jedną książkę możesz? No dwie książki tylko mogę. Nie. A jakie masz? Exotic pet i no. Potnią piątka. Kolejny piątka. No. Dobra. I to tyle, co możesz. Chodź. Jeszcze możesz, masz kilka słabych petów. Jak to się stało? Mam 23 na 23. Ale masz kilka słabych, a tak nie może być. Przyjmuj to. 5 ma słabych. Ty się musisz tutaj flexować czymś. Musisz jakoś, wiesz, wyglądać. Masz jakieś hipno, cyber dogi. Dzięki. Kiedyś mi za to oddasz wszystko. Dobra. No i... Chodź. Tu se wleć. To masz otwarte, czy masz otwarte? Dobra. Zakręć se kołem fortuny. Niebieską skrzynię se otwórz. No sam książkę. Super użytkowniku. No. Jak nie możesz, to chodź. Nie mogę pójść z nim, nie podałem ci to. Weź se tu biaksy. Ile w ogóle masz? A, masz 23 koła. To tu se może kup coś, o ile możesz. O, jest jedno wyposażenie. Dobra, chodź. Chodź. Założyłaś CPT jakiegoś? No, automatycznie mi się zakłada. Dobra. Ile możesz jajek otwierać? Jak możesz więcej kupić, to kup. Dobra, kupiłem wszystko, co mogłem. No i perfekcyjnie. To a ile możesz otwierać? Ta powinnaś mieć na czarno pod tym plus 15. 11. Okej, ja mam 51. Chodź. A petów mam założone 57. Psychopata. No co no. No. To se odbierz tu. Potiony. No. Chodź dalej. Tu se kupuj tu zawsze wszystko, co możesz. To ci daje fajne rzeczy.
Dobra. Chodź. Ja sobie to biorę. Tu nic nie mam. Zobacz, czy masz tu jakieś pety w środku. Czy nie masz? No, mam jakieś. To odbierz claim. Dobra. To powinnaś tam dostać jakąś kasę, czy coś. Tu se odbierz, tu są enchanty, jak w Minecrafcie. No. Dobrą książkę akurat dostałaś. Tu do góry są darmowe itemy. Ja dostałem dobrą flagę. Chodź, chodź, chodź. O, a co tu się dzieje? Raz target, 5 razy coiny. Fajnie, ale czemu to tak, takie elektryki? Coś mi ominęło. Dobra, tu są diaksy kolejne, co odbierz. No. I tu lecimy dalej. Ej, bo ty za szybki jesteś. Spoko. Tu jest merchant, tu też sobie tu kup co możesz. Dobra. Dobra. Idziemy. No i dalej nie pójdę. No to posiedź tu chwilę i pójdziesz bardzo dalej. Możesz już kupić krainę? Nie. Nie? Nie. A ile ty masz? 70, 85, a po tego jest 100. Coś tu jest nie tak. Dobra. Mam kolejną. I skończyło mi się żarcie. O nie. Masz. Co się rozbiera? Chwilę to minie. To przywitaj się, Dogi, na odcinku. Siema, widzowie. Właśnie. A ty słyszałeś naszą piosenkę, jak wyszła? Dogi? Widziałem razie tylko szarpa. To na fabularnych. To ostatnie, co wysłałem. Co tam masz? Przycięte trochę, bo za dużo waży. Wafel, mów, jak idziesz dalej. Muszę zbierać 500. Mam nie wiem ile. Dobra. Aha. I zrobiła remirfa. Ale to i tak jest progres. I tak byś musiała go zrobić kiedyś. O, a tu jest Dokson. Też ma pety ode mnie. Teraz odblokowałaś tam jakieś rzeczy. Dobra, ja mam proposition, ale musisz mi oddać te pety. Poczekaj, daj mi chociaż coś do jakiejś lepszej krainy. O, dobra, z tym. No nie, nie od... Nie te, nie, to sobie. To które? Ja ci teraz dam bardzo mocno. To kazałeś mi oddać pety. Ale nie te, no. Słuchaj, ty mnie nie skończyłem zdania. Ja ci teraz dam pety moje najmocniejsze i obiecaj, że ty je oddasz. Oddam. Dogi i widzowie, jesteście świadkami. Oddam od razu, jak skończymy nagrywać odcinek. Co? Wszystkie... Zobacz, ile to jest warte. 84 miliony gemów. Ile? No dużo. Ty wiesz, ile ja to zbierałem? Wiesz, ile lat ja na to tyrałem?
A wiesz, ile takich zielonych listków ja zbierałem na pewnym serwerze Five'em? Nie wiem. Aż 100. A i tak to 2 razy straciłem, bo przyszedł sobie jakiś gang, który mnie okradł. Gang świeżaków. Czeku, tam jest taki postrach, że nie można dojść do K2. Ogólnie K2 to jest po prostu tam możesz narkotyki sobie rozwijać. W sensie później możesz się sprzedać po tym K2. Oczywiście widzowie w grze. Oczywiście w grze, nie w prawdziwym świecie. Tak, nie polecamy, nie zachęcamy. To po prostu ja już mam dosyć tego gościu i nie to, że nas jeszcze postrzelili, nie to nie. Gościu, my mieliśmy taką wojnę, nie to, że tyle nas tam wbiło do nich. No to nie daliśmy rady, a tam było około nas 15. Ale tylko chyba 5 miało klamy. Brzmi jak historia z Jailbreak. Czeku, 15 na 5 chłopak, którzy mieli klamy ubrani na ciemno. Normalnie gang. Świeżaków. Gang przeciwko jakimś ludziom, co chcą po prostu sprzedać sobie towar. Nie wiem, ile razy będę musiał odkupywać sobie ten telefon, bo mnóstwo razy już go straciłem. Dlatego jeśli chcecie widzowie ze mną zagrać się, ze mną słodkać, polecam wejść na serwer Neon RP na 5M. Oczywiście to nie jest reklama, tylko mówię, jeśli chcecie ze mną grać. Jest reklama. Przypominam, że na winiarze. Leci ban. Nie, po prostu jak widzowie chcą ze mną zagrać, to mogą wam zagrać. I mówię jej po prostu, jaki serwer. Nie, to jest to kraina. Jej, jeszcze 30 chyba. No promil. Jeszcze 29. 8. Jeszcze promil tutaj się znalazł. Kradniemy wszystkie rzeczy. No oczywiście. Ile pieniądze. Ale X był dużo trudniejszy. Tamto ja godziny spędzałem, żeby przejść. Boże. Też mam dużo odcinków z Decimator X. Jeszcze live'y pamiętam robiłem, jak update'y wchodziły. A tu nagrywam. Buja! Dobra, do Giuszu. Czas na dostawę. Jaką dostawę znowu? Taką. I taką. Jakie? No to jeszcze ty masz. Awokaty. I co wie awokaty? Nie masz taki bok. Co tam idzie? Nie mam pojęcia. Oj, sorry, zabiłem. Jakiś randomowy event na twojej, na arenie, na której się znajdujesz. Ale fajnie w ogóle, że zrobili, że właśnie widać, ile kosztuje twój trade. Kiedyś tego nie było. Fajna bogacz. Ona ma pet za 84 miliony gemów. To jest rozpiernicz. Ile mi jeszcze tego zostało? No, weź se wejdź w ekwipunek i najdź na tego huge kamiennego peta i zobacz, ile on kosztuje. 55,7 miliona. A wiesz, za ile go kupiłem? Za 2 złote. Nie, za milion. To jest taka inflacja poszła, człowieku. Też chciałbym, że trzeba kiedyś wydrapić. No jak ja grałem, to miliony chodziły po... to huge chodziły po miliony. Po prostu milion, milion dwa, 2 miliony, 3. Max to był chyba 5 milionów, albo już takie rare to 10. Teraz już jest taka inflacja. Masakra. To. Dostaję zwrot. To. To było to jeszcze. To. Zaraz wrócę. To. Dobra. To też było? Tak. Tak.
To już nie. Nie. Już nie. Dobra. Usuń te aksolotle. Aksolotle usuń. Jakie aksolotle? No, są aksolotle. Holographic aksolotle. O. Pytałam się, czy to też to powiedziałeś. Mówiłem, że nie! No i zwróciła mi pety. Nie oskamowali mnie. Jej. Jo. Oje, pety do mnie wróciły. Next area. Area. Jesteśmy na 51, więc jeszcze 41, ale jeszcze dwa rebirthy, więc jeszcze w sumie tak dwa razy tyle. Świetnie. Wiem. No i kamerka mi się rozładowała. Fajnie. Nie, masz. Oj, wyłączyłaś. No bo mam dzisiaj proces w telefonie. No to czemu nie podłączysz? No tak sobie to wejście. Że muszę mieć przed jakimś kopią ładowarkę, żeby mi się ładował. To wszystko tłumaczy. Jak to tak się wziął, jak rzucam. No, to będzie na tyle z tego odcinka. Jeśli chcecie więcej odcinków z Klarą, z Bed Simulatora i w ogóle, to piszcie. Widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, Luwina. Pa, Wafel. Adio! Tak. Podobało ci się? Uj. Czyli tak, Elwina. Back to home.